Dzień dobry, Sebastian Stroniński, MWG Kaszuby. Dzisiaj jest 22 lipiec 2023. 20 lipca skończyliśmy przyjmowanie gołębi, tych zamiennych. Obecnie stan gołębnika faktycznie wynosi gdzieś około 640 gołębi. Gołębie wcześniej zostały zaszczepione na ospę. Wszystkie gołębie są w tej chwili zaszczepione. Na początku lipca planujemy przeprowadzenie badań weterynaryjnych przez lekarza weterynarii Ryszarda Chorążego. Chcemy sprawdzić stan zdrowotny tego stada. Ogólnie na tą chwilę można powiedzieć jest super zadowalający. Mało gołębi padło, no jak wiadomo zawsze największe problemy z tymi najmłodszymi, najpóźniej dostarczonymi jest, tak i w tym roku było, ale to nie są duże upadki, nie ma tego dużo, nie ma co narzekać. Najczęściej dotyczy to gołębi źle po prostu przygotowanych. Zawsze podkreślam, że żeby gołębie tutaj dobrze się zaklimatyzowały, to na takim gołębniku, tam gdzie zostały wychowane, powinny być odłączone od rodziców przynajmniej na tydzień w osobny gołębnik, oddzielone i dopiero po tygodniu tutaj wysłane, gdzie potrafią jeść, pić i przede wszystkim najczęściej na tym etapie już tam na tym swoim gołębniku wtedy widać, jakie gołębie się nadają na wysyłki, a jakie nie. To tyle o samych gołębiach, o ich stanie zdrowotnym. Ciągle tutaj jakieś suplementy dostają wspomagające właśnie zdrowie tych gołębi. Kwestia opłat, bo dużo tutaj uczestników nie ma dokonanej opłaty albo ma tylko zaliczkę. Tutaj też apeluję, bo chcemy również 1 lipca nakładać gołębiom obrączki elektroniczne. Jeżeli ktoś tutaj nie będzie miał spełnionych tych formalności, które są zapisane w regulaminie, niestety gołębie tutaj nie zostaną im przyporządkowane te obrączki elektroniczne. Wiąże się to też z tym, że chcemy tutaj rozpocząć loty treningowe, nie? A żeby rozpocząć loty treningowe i żeby było widać te gołębie na liście przylotów, niestety obrączka elektroniczna musi być. Loty treningowe chcemy rozpocząć 20 lipca, wcześniej jak co roku tutaj trzeba gołębie obswoić z tymi koszami, przyzwyczaić do stresu i myślę, że koło 20 lipca, jak wszystko będzie, gołębie będą zdrowe, to już będzie można myśleć tutaj o lotach treningowych. Od 1 lipca też tutaj prowadzi taki system oblotów, żeby te gołębie już reagowały na sygnał, żeby wchodziły na sygnał. Na razie jeszcze do 1 lipca mają mieć tutaj wolne obloty stopniowe. Jak widać, łączymy gołębie. Dzisiaj zostały połączone te najmłodsze gołębie. Także jutro cała ta, patrząc tutaj od lewej strony, cała ta lewa strona ma być połączona ze sobą. Prawa strona już wcześniej była, bo tam są te najstarsze gołębie ze sobą złączona. Także nigdy tych gołębi starszych z młodszymi nie łączę, żeby po prostu zawsze te młodsze wymagają jakiejś tam kuracji leczniczej, a tak to te ciągle by to kolidowało. Zresztą każdy, kto hoduje gołębie i ma kilka lęgów, to też stara się odizolować te młodsze gołębie od tych starych, nawet żeby nie odprowadzały od gołębników. No taka już jest kolejność. Najwygodniej dla mnie by było, gdyby te gołębie tutaj skończyć przyjmowanie 1 maja i wszystkie gołębie jakby z jednego rzutu tutaj były na tym wspólnym gołębniku, ale niestety tak to nie jest. Jak wspomniałem, badania weterynaryjne planowane są na początek lipca. To tyle. Także czekamy teraz na wpłaty. Tutaj jeszcze tą listę wyczyszczę, kilka tam gołębi usunąłem. To po prostu jak ich nie będzie na liście, to znaczy, że zostały usunięte. Poinformuję tych uczestników, bo każdy mógł, jak wiadomo,
te gołębie rezerwowe, czyli te gołębie rezerwowe wchodzą bezpłatnie w miejsce tych gołębi usuniętych. Tak samo będzie po lotach treningowych, gołębie, które zginą do pierwszego lotu, też bezpłatnie wchodzą na zamiast do tej drużyny podstawowej w miejsce tych gołębi, które zginęły na treningach czy tu na oblotach, bo jeszcze jednak sporo czasu jest do tego pierwszego lotu konkursowego. Także te gołębie uzupełnią tą drużynę podstawową. Może jeszcze za chwilę rzucę tutaj, rzucimy okiem kamerki na to stado. O, tutaj może już nie będę zmieniał. Gołębie. Wczoraj była wyproszona trawa przed ulewą. Intensywne opady też tu wczoraj były. Tutaj się gołębie prezentują, mówię na razie, to są te najgorsze. Zostało z wolnych oblotów. To będzie do pierwszego. Niestety już nie musiałem reagować na sygnał, chodzić na sygnał, a na razie intensywnie je oblatujemy. Pozdrawiam, dobry lot.